Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej ministra zdrowia dr. Adama Niedzielskiego. W konferencji poza panem ministrem udział bierze również pełniący obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia pan Filip Nowak. Przepraszamy za drobne opóźnienie. Dzisiejsza konferencja poświęcona jest zwiększeniu wyceny świadczeń medycznych. Panie ministrze, oddaję głos. Szanowni Państwo, mamy w tej chwili taki bardzo gorący okres dyskusji, negocjacji z różnymi środowiskami. Dzisiaj miałem przyjemność spotkać się ze środowiskiem farmaceutów, którzy wycofali się z protestu i nie biorą już udziału w komitecie protestacyjnym, który przygotowuje protest na 11 września. Stopniowo też staramy się rozmawiać i przede wszystkim rozwiązywać te problemy, które są artykułowane przez poszczególne środowiska. Jak Państwo wiecie, wczoraj przedstawiliśmy rozwiązanie dla ratownictwa medycznego, które skonsultowaliśmy zarówno z pracodawcami, jak i ze środowiskiem ratowników medycznych. Ta zaproponowana zmiana wyceny to jest blisko 30% większa wartość stawki za dobę karetkę i pod tym względem to jest kolejne takie rozwiązanie, które jak widzimy no już spowodowało, bo ono nie tylko zostało dobrze odebrane, ale spowodowało również, że dzisiaj jedynie 4% obsad karetek jest niedostępnych, czyli wracamy do takiego normalnego, rotacyjnego systemu funkcjonowania ratownictwa medycznego. Wczoraj prowadziliśmy również intensywne rozmowy, dialog ze środowiskiem dyrektorów szpitali. Chcę Państwu powiedzieć, że w ramach tej rozmowy również dyrektorzy zwracali uwagę, że regulacja minimalnych wynagrodzeń, którą mamy od początku lipca i zgodnie z którą ponad 250 tysięcy osób skorzystało właśnie w ten sposób, że ma wyższe wynagrodzenie od tego lipca. Był zgłaszany taki postulat, to już też we wcześniejszych rozmowach, że brakuje dodatkowych środków na przeprowadzenie pewnych wewnętrznych regulacji wynagrodzeniowych, które w gruncie rzeczy oznaczają, że jeżeli mamy podwyższenie tych najniżej zarabiających, to dochodzi do pewnego spłaszczenia zarobków i tutaj było przedstawione takie oczekiwanie, że konieczne są dodatkowe środki, które mogłyby pomóc przynajmniej w częściowym uregulowaniu tego problemu. I bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę zakomunikować tutaj razem z panem prezesem Filipem Nowakiem. Wypracowaliśmy takie rozwiązanie, które będzie no, bardzo realnym wzmocnieniem. Wzmocnieniem, które będzie dotyczyło właśnie możliwości uregulowania wynagrodzeń, bo będziemy chcieli przeznaczyć ponad 1 200 milionów złotych w drugim półroczu na zwiększenie tak zwanych wycen. Oznacza to w gruncie rzeczy, że o 7 punktów procentowych zwiększymy wyceny w szpitalnictwie, w tej części ryczałtowej. Ta zmiana będzie oznaczała przetransferowanie do szpitali, przede wszystkim też szpitali powiatowych, blisko 750 milionów złotych w perspektywie półrocza, podkreślam, które będą mogły być wykorzystane właśnie na uregulowanie wynagrodzeń, na zwiększenie wynagrodzeń pozostałych zawodów, które nie były beneficjentami tych rozwiązań, które związane są z minimalnym wynagrodzeniem. Oprócz tego, żeby te możliwości zwiększenia wycen były zmienione w całości, a nie tylko w sektorze szpitalnictwa, przeznaczę dodatkowe 400 milionów na zwiększenie wycen przede wszystkim u specjalistów. To jest częściowo też związane z tym, że widzimy między innymi poprzez realizację programu 40+, poprzez to, że to jest najwyższy czas, żeby wracać do leczenia, do konsultowania się ze specjalistami. Chcemy po prostu uatrakcyjnić stawki, które pozwolą lekarzom specjalistom funkcjonować w ramach rynku publicznego i po prostu leczyć naszych pacjentów, którzy chociażby po realizacji programu 40+ będą wymagali dodatkowych konsultacji, dodatkowego skonsultowania się właśnie ze specjalistami, czyli oprócz tej nielimitowości, którą wprowadziliśmy z dniem 1 lipca, również będziemy zmieniali dosyć zasadniczo wyceny świadczeń w AOS-ie.
Szanowni Państwo, te dwa kroki są odpowiedzią też na oczekiwania środowiska i myślę, że tak właśnie systematycznie, prowadząc dialog krok po kroku z poszczególnymi środowiskami, pilnując tych wspólnych ustaleń, które mamy przede wszystkim na zespole trójstronnym w ramach podpisanego tam porozumienia, będziemy starali się te emocje opanować i mam nadzieję, że ten przykład rozwiązania dla ratowników, ten przykład rozwiązania, które w tej chwili proponujemy dla całego szpitalnictwa w Polsce, to są takie fundamentalne kroki, które mam nadzieję spowodują, że ten poziom emocji społecznej opadnie i będziemy mogli wspólnie, podkreślam, zajmować się tym, co jest najważniejsze, czyli po pierwsze odbudową zdrowia Polaków, a po drugie też przygotowaniem się do czwartej fali, bo jak Państwo widzicie, ta dynamika zakażeń w ostatnich kilku dniach jest bardzo wysoka. Dzisiaj przekroczyliśmy tą barierę, czy liczbę 500 zakażeń dziennie i ta dynamika z ostatnich dni, jeżeli by się utrzymała, no to należy oczekiwać, że ten poziom 1000 nie będzie realizowany pod koniec września, tylko będzie realizowany w ciągu najbliższych 2 tygodni. Na szczęście cały czas mamy sytuację w szpitalach bez zwiększonego napływu pacjentów, bo teraz to będzie naszym głównym obszarem zainteresowania. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. O szczegółach zakomunikowanego właśnie rozwiązania dotyczącego zwiększenia wycen pan prezes Filip Nowak. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w ogłoszeniu tej wiadomości, która była wypracowana przez wiele tygodni, jeśli nie miesięcy. Mamy, tak jak pan minister zauważył, bardzo częste spotkania ze środowiskiem medycznym, czy to z konwentem szpitali powiatowych, konwentem starostów, czy z Unią Szpitali Klinicznych, czy też z poszczególnymi szpitalami już na indywidualnych spotkaniach. Zresztą dyskusja, która trwała tutaj na forum w Karpaczu, także stwierdziła nas w przekonaniu, że to jest pewne założenie i pewne działanie, które jest niezbędne do tego, żeby państwu pracodawcom dać możliwość wpływania na pewną politykę, również politykę wynagrodzeń w państwa placówkach. Tak jak pan minister zauważył, to jest niebagatelna kwota 1 200 000 000 zł, która będzie przekazana państwu przy zachowaniu obecnej sprzedaży usług, czyli przy aktualnym poziomie realizacji świadczeń, te pieniążki trafią do państwa na konto. Jest to o tyle istotna zmiana, że ona będzie kontynuowana w latach następnych. Wycena, która się teraz pojawi, czyli podniesienie, już tak technicznie mówiąc, ceny punktu w ryczałcie, oczywiście będzie obowiązywać także w roku 2022. O jakich pieniądzach mówimy? Myślę, że jesteśmy na Dolnym Śląsku i tutaj przygotowaliśmy kilka przykładów z Dolnego Śląska. Mam nadzieję, że dyrektorzy tych placówek się nie pogniewają na nas, ale na przykład szpital w Świdnicy, to jest duży szpital, to jest drugi poziom sieci szpitali, uzyska począwszy od 1 lipca te środki w wysokości 2 milionów złotych. Taki szpital w Oławie, bliski mojemu sercu, jestem wrocławianinem, to jest 700 milionów złotych na drugie półrocze, które oczywiście w kolejnych latach będzie skutkowało odpowiednio taką samą zwyżką ryczałtu. 700 tysięcy, przepraszam, bo już, bo tak, pan minister tutaj ma rację, naturalnie 700 tysięcy złotych, to jest mniejszy szpital. Przepraszam za pomyłkę. Natomiast bardzo istotne jest to, na co zostaną przeznaczone te 400 milionów złotych. To są środki przede wszystkim na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. To jest konsekwentne działanie zmierzające do tego, żeby spróbować wzmocnić tę część rynku medycznego finansowanego przez płatnika publicznego, żeby zachęcić i uatrakcyjnić również pracę w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, żeby odciążyć szpitale z tych procedur medycznych, które niekoniecznie muszą być wykonywane w ramach hospitalizacji. Myślę, że to są najistotniejsze elementy tego, co chcemy wprowadzić w najbliższym czasie. Warto zaznaczyć, że ta regulacja dotycząca ryczałtu będzie skutkować od 1 lipca, czyli mówimy o całym półroczu, drugim półroczu tego roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Szanowni państwo, zwracam się do dziennikarzy, bo wiem, że tu siedzi też dość liczna grupa dyrektorów szpitali. Teraz mamy możliwość zadawania pytań. Proszę bardzo.
Dzień dobry panie ministrze, Mikołaj Makowski, TVN24. Chciałbym zapytać o rekomendację dotyczącą odwiedzin w szpitalach. W jaki sposób będzie to weryfikowane, jaka jest też oficjalna rekomendacja ministerstwa? No, oficjalna rekomendacja ministra pozostaje bez zmian w tym sensie, że to jest zawsze przedmiotem decyzji i odpowiedzialności kierownika jednostki. Jeżeli mamy taką infrastrukturę, która na przykład pozwala zachować większe wymogi bezpieczeństwa, nie każdy szpital, nie każda jednostka lecznicza jest przystosowana do tego, żeby takie bezpieczeństwo zapewnić, to siłą rzeczy ta decyzja musi być podejmowana tam. Natomiast jeżeli pacjenci czują się pokrzywdzeni pewną sytuacją, bo z mojego rozeznania, które ostatnio robiliśmy, wynika, że w przypadku ciężkich zachorowań, ciężkich i terminalnych sytuacji, ten dostęp do pacjenta jest wszędzie zapewniony. Natomiast jeżeli by były jakiekolwiek uwagi, to przypominam wszystkim państwu, wszystkim pacjentom, rodzinom pacjentów, że jest rzecznik praw pacjenta, do którego można złożyć skargę i który tą skargę w szybkim tempie rozpatruje.